Narodowe czytanie 2023. Eliza Orzeszkowa nad Niemnem. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały z nad pól porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew. Z jednej strony widnokręgu wznosiły się niewielkie wzgórza z ciemniejącymi na nich borami i gajami, z drugiej wysoki brzeg Niemna, piaszczystą ścianą wyrastający z zieloności ziemi, a koroną ciemnego boru, odrżnięty od błękitnego nieba, ogromnym półkolem obejmował równinę rozległą i gładką, z której gdzieniegdzie tylko wyrastały dzikie, pękate grusze, stare, krzywe wierzby i samotne, słupiaste topole. Dnia tego w słońcu ta piaszczysta ściana miała pozór półobręczy złotej, przepasanej jak purpurową wstęgą, tkwiącą w niej warstwą czerwonego marglu. Skąd uczucie to w niej powstało? Rozumiała to dobrze, bo nieraz zastanawiała się nad tym długo. Powstało ono naprzód z doświadczeń życia, które serce jej opustoszyły z wielu marzeń i złudzeń. Może jeszcze z jakichś myśli i dążeń czasu, które ją z dala dotknęły. Może na koniec z tego, że była bardzo dumną. Ci, pośród których żyła, oskarżali ją o dumę. Słusznie. Była istotnie tak dumną, że głęboko upokarzały ją otrzymywane łaski i przysługi, których niczym odwdzięczyć nie mogła. Nade wszystko zaś dnie i lata, które upływały marnie, bezczynnie. Porównywała siebie czasem do kamienia zalegającego darmo kawał pola, na którym by wyrość mogła jakaś garść plonu. Wstyd i nuda. Ciężką nudą przejmowała się co rana, myśląc o dniu, który rozciągał się przed nią pustym, bezcelowym szlakiem. Z ciężką nudą co wieczór kładła się do spoczynku. Czuła w sobie często bunt młodości, zdrowia i sił, które ją porywały, prawie niosły ku jakimś żywym i trudnym poruszeniom ciała i ducha. Pragnęła iść, biec, komuś w czymś pomagać, na celu coś mieć, ku czemuś zmierzać. Pragnęła czasem choćby kamienie z miejsca na miejsce przenosić, choćby piłę żelazną pochwycić i drzewo nią przeżynać, byle to tylko na cokolwiek przydać się mogło, byle rozgrzać stygnące dłonie, a ochłodzić rozgorzałe czoło. Ale w jej położeniu i otoczeniu nie było dla jej sił i chęci miejsca żadnego. Równinę przerzynały drogi białe i trochę zielejące od rzadka porastające je trawy. Ku nim, niby strumienie ku rzekom, przebiegały z pól miedze, całe błękitne od bławatków, żółte od kamioły, różowe od dzięcieliny i smułek. Z obu stron każdej drogi szerokim pasem bielały bujne rumianki i wyższe od nich kwiaty marchewnika. Słały się w trawach fioletowe rochule, żółtymi gwiazdkami świeciły brodawniki i kurze ślepoty. Lilowe skabiozy polne wylewały ze swych stulistnych koron miodowe wonie. Chwiały się całe lasy słabiej i delikatnej metlicy. Kosmate kwiaty, babki stały na swych wysokich łodygach rumianością i zawadiacką postawą, stwierdzając nadaną im nazwę kozaków. Pod topoli widać było długi szlak Niemna. Z jednej strony naprzeciw korczyńskiego dworu, za wysoki brzeg skręcający, z drugiej niknący w przestrzeni za dalekimi piaskami. Justyna IV już raz dnia tego widziała go w coraz innej postaci. Naprzód ciężkimi chmurami podszyte, a z powierzchnią wybuchającą promienistymi ogniskami świateł i skrzydłami jaskółek muskaną. Potem wzburzony, ponury, wzdęte fale i białe piany toczący, z lokącymi się w deszczowej zawiei żółtymi płyty i chyżo mknącym stadem czarnych czułen. Potem jeszcze po burzy, najczystszym błękitem i złotem płynący, w złote dymy ubrany, z poważnym nad sobą chórem śnieżnych wron morskich i płochliwą gromadką atłasowych rybitw.
Teraz pozornie nieruchomy stał się on w dole wstęgą, na dwie podłużne połowy przeciętą, głęboko czarną pod długim cieniem boru, a z drugiej strony ciemno-stalową.